Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po raz kolejny spotkanie z panem Lechem Jęczmikiem. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry. Uszanowanie Państwu. Panie Lechu, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat tak zwanej, dawniej to się mówiło, fantastyka naukowa, niektórzy nazywają to science fiction. To jest duży dział i literatury, i filmu, i w zasadzie współczesnej kultury, prawda? No bo w różnych aspektach gry powstają różne i różne dziedziny. Natomiast na początku chciałbym pana spytać o kogoś, kto uchodzi za taką ikonę tego gatunku w Polsce, o Stanisława Lema. To, że napisał sporo książek na ten temat, wiem, znam różne skrajne opinie o tych książkach. Niektóre są bardzo dobre, niektóre już takie dobre nie są. Natomiast ostatnio zaskoczyła mnie informacja na niektórych kanałach, na YouTubie, no w ogóle w internecie, że pan Stanisław Lem był chrześcijaninem, chyba nawet katolikiem, że był w bliskim kontakcie. I właśnie jako argument, że był katolikiem, dla mnie to nie jest argument, a to jest raczej antyargument, ale że argument jest taki, że był związany z Tygodnikiem Powszechnym. I to jest argument na to, że był podobno katolikiem. Czy pan znał osobiście Stanisława Lema? Przelotnie go spotkałem. Załatwiałem z nim jakieś sprawy, wydrukowałem dwa jego opowiadania w swojej antologii Kroki w nieznane. Nie byłem jakoś jego czcicielem specjalnym. Uważam, że reprezentował spojrzenie na naukę z połowy XX wieku. Byli ludzie, którzy potrafili mu wypomnieć tam dziesiątki niedokładności, nieścisłości, pomyłek i tak dalej. W takim tygodniku Po prostu, gdzie on bajki robotów drukował, ukazał się artykuł, nazwisko mi wyleciało, człowieka, który skrytykował strasznie, zjechał Lema, no ale potem więcej dyskusji żadnej nie było, sprawa została wyciszona, a on mi po cichu powiedział, że gmina żydowska się wtrąciła i poprosiła, żeby nie ruszać Lema, bo on jest wybitną postacią polskiej kultury. No i tyle. Także... To znaczy bynajmniej w takim razie co do jego katolicyzmu można mieć duże, duże jak gdyby znak zapytania, no bo w sumie Tygodnik Powszechny to w zasadzie bliżej chyba gminy żydowskiej niż kościoła katolickiego. Jest grupa katolików z Tygodnika Powszechnego, można powiedzieć, nurt nawet taki. Niektórzy mówią Żydownik Powszechny w związku z tym. Nie, mnie to nie interesuje. Ja tej gazety już czytałem ją w stanie wojennym. Tak. Wtedy Kisielewski pisywał. To było też. Natomiast może właśnie Lem, jeżeli był katolikiem, to takim z Tygodnika Powszechnego. Aha. Mocno, mocno postępowym. Tak jest. Mocno ekumenicznym, zwłaszcza w kierunku żydowskim. Panie Lechu, ja się nigdy jakoś nie mogłem osobiście przekonać do tej właśnie literatury, czy też do filmów. Oczywiście od czasu do czasu coś tam obejrzałem, no zwłaszcza jakieś tam takie kultowe jak filmy, jak Gwiezdne Wojny i tak dalej. Natomiast tak, żebym czekał, że się pojawi, bo dawniej w czasach PRL-u to się czekało, że o, za tydzień będzie jakiś dobry film i to człowiek sobie w zasadzie prawie, że kalendarz pod to ustawiał, albo się czekało, nie wiem, na Kobrę, to chyba Kobry były we czwartki. We czwartki były Kobry po dzienniku telewizyjnym, no to też dobre programy były. Wszyscy oglądali te same filmy wtedy i te same przedstawienia teatralne
A w poniedziałki chyba teatr telewizji. Tak. Morderstwo kultury polega na tym, że każdy ogląda inny film w inny dzień tygodnia i nie ma z tego kultury. Mhm. Po prostu. Nie ma wspólnoty, nie ma o czym porozmawiać. A wtedy to był przedmiot rozmowy. No dobrze, ja dzisiaj przyznam się, że ja namówiłem na to, żeby powiedzieć o science fiction i o jako o przepowiadaczce przyszłości. Znalazłem niespodziewanego sojusznika w pańskiej żonie, bo w waszym małżeństwie to ona czyta science fiction, jest świetnie zorientowana. No, powiedzmy tak, ja wydawałem przez lat co najmniej 20 science fiction zarówno w redakcji radzieckiej, w której kiedyś to się nazywała redakcja literatur słowiańskich. Mhm. Więc Strugaccy, powiedzmy, inni autorzy znakomici, bardzo ciekawe w tej sytuacji. Kiedyś Strugaccy pokazali mi swój maszynopis oprawiony, taki, który miał iść do wydawnictwa. Rozumiem, że autorzy rosyjscy. Rosyjscy, tak. Bracia. W ogóle science fiction była w znacznej mierze autorstwa żydowskich autorów. To ciekawe. Ci Strugaccy też byli rosyjskimi Żydami? Oczywiście. Aha. Oczywiście. Arkadii i Borys, ale ojciecestwo, czyli imię ojca Natanowicz. Mhm. Borys Natanowicz, Arkadii Natanowicz. No i Ilija Warszawski, o którym chcę też powiedzieć, z Warszawą nie miał nic wspólnego, ale tak samo jak nasz muzyk petersburski, niekoniecznie był z Petersburga, ale te nazwiska od miast charakterystyczne. I amerykańscy, przywiezione z Europy, bo w Europie wtedy królował Wells, jeszcze nikt nie nazywał tego science fiction czy fantastyką, mm-hmm. prawda? Była to normalna powieść, tylko o przyszłości. No i Jules Verne. Jules Verne pierwszą powieść napisał, która była morderczą krytyką przyszłości. Bardzo podobną do tego, co u nas się dzisiaj dzieje. Nauka, naukowe posiedzenia, nie ma sztuki, nie ma filozofii, jest tylko nauka. I koncerty polegają na tym, że odgłosy maszyn przemysłowych się tam nadaje. Była i taka moda również na zachodzie muzyki realnej, tak zwanej, gdzie się komponowało układy przemysłowe. Ale często dzisiaj trudno odróżnić jedno od drugiego. Myślałem, że komuś się coś popsuło, jakieś urządzenie czy coś takiego. A to tak miało być. A to muzyka jest nowoczesna. Kiedy czyta się masę, tak jak ja, tych opowiadań, najczęściej krótkich, zdarza się, że uznajemy coś za nieprzydatne do antologii, a potem po latach to coś wypływa z pamięci, ale bez tytułu i autora. No więc od takiego chcę zacząć opowiadania, bo to znaczy, że napisano było nie najlepiej, ale pomysł był znakomity. Taka literacka szynka. Ale można było to dopiero docenić po latach. Taka szynka wolno dojrzewająca. No tak? Właśnie. No. Tak było z opowiadaniem o przyszłości eutanazji. Eutanazja to znaczy piękna albo dobra śmierć. To heł. Po grecku to było heł, bo tam był przydech jeszcze, więc wszystko, co się zaczyna na eu, to jest piękne. No i Ewangelia właściwie nasza też jest dobra nowina. I kwiat jest eustomma się nazywa, czyli piękne usta. I tak dalej, i tak dalej. To eu jest bardzo takim istotnym przedrostkiem. I w tym opowiadaniu tej rzeczywistości zachęcano ludzi do samobójstwa, oferując im 3 dni w absolutnym luksusie, z zaspokajaniem najbardziej wymyślnych zachcianek kulinarnych,
seksualnych, narkotycznych. 3 dni w raju. Mhm. Tak jak sobie sam zaprojektuje i wyobraża ten raj. Ochotnik nie zauważał, kiedy minęły 3 dni raju i nie wiedział, w jakim daniu dostanie bezbolesną truciznę. Takie opowiadanie. To nie jest opis jakiejś odległej, zupełnie fantastycznej przyszłości. Amerykańskie Las Vegas jest nieoficjalną statystyką samobójstw. Byłem w Las Vegas, spędziłem 1 noc. No, przesiadałem się tam z samolotu do samolotu i szkoda mi było marnować czasu, no, być w Las Vegas. Zwłaszcza w nocy. No to tam to wszystko jedno, u nich nie ma znaczenia. 24 godziny na dobę. Tak jest. Noc jest tak rozjaśniona światłami jak dzień. Zresztą poszedłem na granicę miasta. To bardzo ciekawe, bo ono jest położone tak jakby w takim kraterze, otoczone wzgórzami ze wszystkich stron. I wyszedłem na granicę miasta, która jest bardzo wyraźna. Nie ma tam jakichś przedmieści, czy tam but, czy coś takiego. Ostatni hotel się kończy i to jest granica miasta. I jak się stanie twarzą do miasta, to jest ciepło, ale w plecy zimno, bo pustynia w nocy jest bardzo chłodna, wieją tam wiatry i słychać wycie kojotów. Mhm. A tu jest miasto rozświetlone, neony, panie, światło potworne, od którego też się to wszystko ogrzewa, jest bańka ciepła. Zwiedzałem to, byłem z pilotem mojego samolotu, który też chciał pójść zobaczyć, jak to tam wygląda, no i razem sobie pochodziliśmy. Przyjeżdżają tam z całych Stanów ludzie, którzy zbankrutowali, stracili domy. Czeka ich po prostu śmierć z głodu na ulicy, no. Mhm. Jeżeli, albo jak sobie znajdą, może w jakiś sposób, to nędzne życie. I wtedy ostatnia nadzieja, Las Vegas. Sprzedają wszystko, co im zostało i postanawiają zagrać właśnie o wszystko, rzucić te pieniądze, a noż przyjdzie szczęście, sypnie, $1 000 000 wygrają. I są uratowani. I można jeszcze pożyć lepiej niż dotychczas. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś taki wygrał. Popełniają samobójstwo, do którego środki potrzebne do wykonania go przywożą ze sobą do hotelu, rozkładają się i idą pograć o wszystko, o życie. No i na ogół przegrywają. I kończą życie w Las Vegas. Kończą życie w Las Vegas, stolica samobójstwa. Dla hotelu to pewien kłopot, ale też pewne źródło dochodu. Byłem przez 1 dzień w Las Vegas. Nie zdołałem się dowiedzieć, w jaki sposób hotel pozbywa się tych terminalnych gości, przegranych. Przecież nie mogą co parę godzin przeciskać się przez salę gier strunną, nie? Gdzieś jakaś jest widocznie jakaś osobna winda, czy coś, gdzie ich wywożą, może spalarnia na miejscu. Nie wiem, w każdym razie tak to wygląda. Las Vegas. Bardzo podobne do tego, co na początku powiedziałem o tej pałacu eutanazji, prawda, gdzie ludzie sobie mogą poszaleć. Fantastyka, to znaczy ta eutanazja właśnie na naszych oczach przechodzi z fantastyki do realu. W każdym razie w cywilizacji białego człowieka, który rozmnaża się coraz niechętniej i jest coraz głupszy. To widać, że ludzie, którzy dzisiaj są politykami europejskimi albo i polskimi, przed wojną nie mieliby szans w starcie na wójta. Taka jest sytuacja. To jest oznaka ginącej cywilizacji. Nikt na nią nie napada, nikt jej nie niszczy. Ona sama się zapada w siebie. Nie ma po prostu ludzi, którzy mogliby nią pokierować. Gdzie jest o dziku, tutaj chciałem powiedzieć,
niezrównanym takim dostarczycielem wiadomości z przyszłości jest amerykański autor science fiction, Philip K. Dick. Mhm. Tak mówię po angielsku, bo to litera K przy nazwisku, która jest, no, taki ma jakby sposób podpisywania powieści, to jest nazwisko jego matki. Mhm. Miał szczególnie taki, w ogóle był od początku pokręcony, między innymi dlatego, że był bliźniakiem, siostra bliźniaczka, matka nie miała mleka, żeby wykarmić dwójkę dzieci, ani pieniędzy, żeby to jakoś urządzić. I w związku z tym zagłodziła córkę, żeby Filipa wykarmić. Czyli z bliźniaków został tylko on. Lata 30. w Stanach Zjednoczonych. Pół bliźniak. To trzeba by spytać Kaczyńskiego, co na tym, o tym człowiek sądzi, ale jest to podobno bolesne doświadczenie. On zmarł w 1982 roku. I w opowiadaniu Przedludzie, mogłoby też być chyba Niedoludzie, przedstawia swoją Kalifornię, w której dopuszczalna jest aborcja do 12 roku życia, kiedy dziecko może zrozumieć całki i różniczki. To on uznał, że to jest nie... Dzisiaj zdaje się uważa, że jak główka się wyłoni z łona matki, a on uważał, że to jest stale przesuwana jest ta granica. Jeszcze 12 lat. Do 12 roku życia. I bohaterem opowiadania zbiorowym jest grupa dzieci dobiegająca tego wieku, które jak skończą 12 lat, to już są bezpieczne, ale żyją w ciągłym strachu, że może po nie przyjechać karetka aborcyjna, tak się to nazywa, bo dla rodziców to jest ostatnia szansa na pozbycie się kłopotu. A więc to jest sprawa aborcji podniesiona do takiego absurdu. Rozumiem, że te dzieci przeczuwają, co im grozi. Wiedzą, bo to jest część kultury ówczesnej. No po prostu w wieku lat 12 stajesz się uznany za człowieka. A w wieku lat 11 można już bardzo wiele na temat świata wiedzieć. A no właśnie. No jeżeli można całkę i różniczkę, prawda, zrozumieć. Inna powieść tego samego autora. Prawda półostateczna, tak się to nazywa. Czy przedostateczna? Już nie pamiętam. Dick pokazuje świat pogrążony w morderczej światowej wojnie jądrowej. Mhm. Straszne rzeczy się dzieją. Ludzie w ciasnocie podziemnych schronów wypruwają z siebie żyły, pracując na rzecz zwycięstwa Stanów Zjednoczonych. Bohater z narażeniem życia omija strażę i wymyka się w piekło wojny, żeby dostarczyć ratujące życie lekarstwo przyjacielowi w innym schronie. No więc, pomijając strażę, kręca się jakoś i wychodzi na powierzchnię. I tu zaskoczenie. Na powierzchni sielanka. Jelenie chodzą, sarny jakieś, zielone tereny. Gdzie to wojna? Lasy, wojna w telewizji. Otóż, żeby zrobić z ludzi niewolników, pokazuje się nieustannie wojnę w telewizji. I tutaj, panie, Bach, poszła Moskwa, a tutaj Berlin. Pokazują ciągnące jakieś takie półtrupy ludzi na powierzchni, palące się domy i tak dalej. A tutaj, no jednak ciężko, ale bezpiecznie. To jak w seksmisji. Oszustwo jedno wielkie. Seksmisja w ogóle była poskładana z plagiatów różnych. Mhm. Nie chcę to. Dobry film. Dobry film, ale nie oryginalny. Nieoryginalny. Tak. No i tutaj ten świat wojny i sielanka na powierzchni, prawda? Nie wiem, czy to trochę nie przypomina naszego czasu z koronawirusem. Mhm. Prawda? Codziennie dostajemy dawkę informacji, ilość zarażonych, ilość zmarłych, tak. Ilość łóżek w szpitalach, ilość respiratorów, żeby psychicznie czuć się, że jesteśmy w oku cyklonu.
No więc takie pomysły, które były wymyślone, a właściwie bardzo podobne rzeczy są realizowane. Kiedyś Abraham, rozmawiając z Panem Bogiem, spytał, wtedy bardzo taka wielka poufałość była między nimi, i spytał, po czym poznać prawdziwe proroctwo, po czym je odróżnić od fałszywego. Pan Bóg się zdziwił. I mówi, jak to? Po tym, że się sprawdza. No więc tu mówimy o proroctwach, które się sprawdzały. Były i inne, pokazujące idealny świat. Ale pokaz idealnego świata jest nudny, prawdę powiedziawszy, prawda? A takie samo sprawdzające się proroctwo jest idealne. No więc tak. Podobny koncept, jak mówię o tym życiu na powierzchni i pod ziemią, podobny koncept u radzieckiego jeszcze autora Ilii Warszawskiego. Mhm. Takie ma polskie nazwisko. Też Dawidowicz, tak? No to jest żydowskie nazwisko. Albo takie Natanowicz. Nazwiska od miejscowości są przeważnie żydowskie takie. Żydzi nie mieli przecież nazwisk. Mówili syn takiego i takiego, czy wnuk takiego i takiego. I państwa kazały im wybrać nazwiska. No i wtedy po najmniejszej linii oporu. Często wybierali to urzędnicy, robiąc sobie zabawę ze zgłaszających się Żydów. No więc Ilia Warszawski, bardzo dobre opowiadania. W opowiadaniu Pobieg, czyli ucieczka, przedstawia przyszły świat, który no, jest właściwie odzwierciedleniem sowieckiego systemu. Ludzie w łagrach zasuwają, prawda, pracują, zdychają z głodu. Tutaj w obozie takim szykuje się ucieczka. Jest jakiś organizator, który szykuje, mówi, że się uda. I zbiera grupę więźniów, łagierników, jak ich nazywano w Związku Sowieckim. I ucieczka się udaje. Ci zbiegli łagiernicy budują sobie w tajdze prowizoryczne osiedle, w którym dzień i noc wypruwają znowu z siebie żyły dla rewolucji, która ma obalić nieludzki reżim. Rzecz w tym, że jest to eksperymentalny obóz bez strażników i drutów, bez poganiania więźniów. Po prostu sposób na obniżenie kosztów prowadzenia obozu koncentracyjnego. Myślą, że pracują przeciwko systemowi. No i takie to zabawy. Jak się nazywa ta książka Ilii Warszawskiego? To jest opowiadanie, takie długie opowiadanie, właśnie Pabiegę, czyli Pabie. Ucieczka. Mhm. Mhm. Jak to u nas, jak to się ma do naszej teraźniejszości? No nie ma takich wymyślnych pomysłów, żeby człowiek 3 dni przed śmiercią mógł sobie poszaleć, prawda? Istnieją zachęty do eutanazji. Coraz więcej państw wprowadza uprawnienia do takiej rzeczy. Istnieje też eutanazja przymusowa. Wtedy powinno się zmienić nazwę z eutanazji pięknej śmierci na jakąś inną. Eksterminacja. Tak, chyba to jest dobra. Eksterminacja, czyli zakończenie po prostu. Kiedy starych i chorych dodusza się w szpitalach i przytułkach po prostu. I nie wiem, czy to zostało zrealizowane, ale wiem, że jakieś duńskie czy holenderskie zakonnice chciały przyjechać do Polski ze swoim domem starców. I to, nawiasem mówiąc, byłby też doskonały interes
dla państwa polskiego takie domy starców, do których mogliby się schronić tamci Holendrzy czy Duńczycy, zamożni dosyć, wiedzieliby, że jadą do kraju katolickiego, w którym nie zostaną zamordowani. Bo tam mają strach. Niektórzy się zgadzają i lubią, proszę bardzo, już mam dosyć tego życia, chromole. Ale inni się boją. I co, założyli ten dom starców? Właśnie tego nie wiem dalszego ciągu. Wiem, że była jakaś mowa o tym. Dalej, idziemy dalej. Nie tylko eutanazja. Harry Harrison, znany autor amerykański, miał kilka wspaniałych opowiadań, średnie, krótkie powieści. Facet zawdzięczał swoją pozycję temu, że jeździł na wszystkie zjazdy fantastów naukowych na całym świecie i wygłaszał bardzo dobre przemówienia, które były lepsze nawet niż jego utwory. Książki. Więc książka się nazywała, ta powieść, Soylent Green, albo Make Room, Make Room, czyli zróbcie miejsce, zróbcie miejsce. Po polsku Zielona Pożywka. Film był z 1973 roku. Tam rzecz polega na tym, bohaterem jest człowiek, który odkrywa, że tak reklamowana zielona pożywka jest robiona z ludzi, ze zmarłych po prostu. Żeby się mięso nie marnowało, no to się przerabia na konserwy i się sprzedaje tych ludzi. Jako zieloną pożywkę. Jako zieloną pożywkę. I on to odkrywa i postanawia opowiedzieć o tym. Jest film, w którym ludzie chodzą ulicami, takie ruch w prawo, prawa strona, lewa są odgrodzone jakimiś barierkami. Ludzie się posuwają jak po torach, prawda, tymi przejściami. Przypomniało mi się, że tak było w latach 50. w Polsce. Kolejki do tramwaju były takie, żeby ludzie się nie tłoczyli wszyscy naraz, to takie były labirynty. Stało się w kolejce ileś tam minut, 15, zanim się doszło do drzwi tramwaju. Bardzo ciekawe było rozwiązanie. Chociaż pierwsze rozwiązanie to było, tylko stary człowiek mógł o tym opowiedzieć, na skrzyżowaniu Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Nie było żadnego ronda, było skrzyżowanie. I stał tam tramwaj spalony w czasie powstania. I co? Szkoda, żeby się marnował taki tramwaj. Ktoś tam założył bar. Proszę bardzo, można było zjeść pyzy ze słoninką, jakieś proste takie dania. Na środku, na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Jerozolimskich. No więc u Harry'ego Harrisona ten nasz bohater jest ścigany już przez policję, chyba postrzelony, ale upada na ulicy i krzyczy: zielona pożywka to ludzie! Zwariował. Raz, że zwariował, zabierają go, ale ktoś zauważył, że to jest bardzo dobry slogan reklamowy i od tej pory sprzedawana jest pod hasłem: zielona pożywka to ludzie. Czyli jedno z nielicznych prawdziwych haseł reklamowych. Prawdziwych, ale nikt w to nie wierzy i tak, prawda? Myślę, że ludzie z tego rosną. No. W Kalifornii jest jakiś szwedzki, pożar się Boże, uczony czy lekarz, który proponuje, żeby właśnie ludzi wykorzystywać po prostu, żeby to... On nie czytał tego opowiadania, widać z tego, co mówi, ale naukowo uzasadnia, że szkoda, żeby tyle białka się marnowało, więc trzeba by to jakoś wykorzystać. W Kalifornii modne są takie nowoczesne
papierowe trumny, z papier-maszę, takich jak jajka się pakuje w te, prawda, opakowania. I zakopuje się ludzi w ten sposób, żeby możliwie jak najszybciej wrócili do obiegu przyrody. Zjedzą je robaczki, ptaki zjedzą robaczki. Ludzie zjedzą ptaki. Tak jest. No więc jak najszybciej do obiegu, żeby się nic nie zmarnowało. Ten szwedzki uczony chce zjadać ludzi. No i tak, tak wyglądają sprawy. Szwedzki uczony to może dziadek Grety Thunberg? Ja nie wiem. Ona to po prostu jest chore dziecko, ale czasem myślę o niej źle, jak widzę, jak się ta wiosna spóźnia, zimno. Dzisiaj znowu 7 stopni, koniec kwietnia. 7 stopni było. No walka z ociepleniem. Tak, i ona odnosi pewne sukcesy. Ma już pomniki w niektórych krajach. Jeden w Anglii, naturalnej wielkości, i drugi gdzieś na zachodzie Stanów. No to ona to jest takie science fiction, które stało się rzeczywistością. Ona. Tak. Tak, no bo tego chyba nikt nie napisał, żeby jakieś dziecko, takie prawie dziecko, nagle stało się... Przywódca międzynarodowy. Lider. Międzynarodowa Jeanne d'Arc, tak? No i Stanisław Lem, o którym wspominaliśmy, w bardzo dobrym akurat opowiadaniu, o forum naukowym takie jest opowiadanie. Pokazuje świat i ludzi, nasz bohater czegoś tam się nie naćpał. Oni są wszyscy naćpani i są głodni, bici, poganiani i są szczęśliwi. Myślą, że jest im dobrze. Więc rzecz polega na tym, żeby wzbudzić w ludziach przekonanie, że jest im dobrze. I ja myślę, że telewizja Jacka Kurskiego robi dużo w tym kierunku, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o śmierci wywołane tym koronawirusem, to Polska zajmuje ostatnie albo pierwsze miejsce w Europie. Słuchając naszej telewizji, trudno się tego domyślić. No i tak to jest. Ten świat realny, pokazywany, niepokazywany, który każdego doświadcza na własnej skórze. Natomiast jest świat pokazywany, przygotowany i który, co tu dużo mówić, nie wiem. Na pewno pomaga ludziom w pewnym stopniu żyć, stwarza jakąś złudną nadzieję i w tym wszystkim, no, w takim walącym się świecie, do którego wszyscy robią dobrą minę do złej gry, często trudno jest znaleźć miejsce dla Kościoła, który zawsze wskazywał jakąś drogę, a dzisiaj coraz więcej ludzi właśnie po tym całym koronawirusie zrezygnowało z Kościoła. Niektórzy nawet, robi się specjalna ceremonia, powinno się zrobić taką ceremonię odchrzczenia. To obmycia, zmywania tych skutków Chrztu Świętego? W pewnym sensie robią to Żydzi. Jeżeli żydowskie osoby, które w czasie wojny były ochrzczone i o tym często nie wiedzą. Dzięki temu ocalały. No tak. Ale są rabini, któryś z rabinów Niemczy naszych mówił, że lepiej by było, żeby zginęli, niż zostali ochrzczeni. I jest taka ceremonia, jeżeli ktoś, to znaczy są specjalni młodzi ludzie, którzy, przepraszam, ja mówię o czasach z
sprzed 30 lat, kiedy to się działo, kiedy to byli młodzi ludzie, prawda? I takich, którzy nie wiedzieli o tym, że są z pochodzenia Żydami, oni w jakichś papierach to znajdywali w jakimś muzeum, prawda, czy coś tam żydowskim, wtedy jeszcze nie było. Wyszukiwali te dane i rozpoczynali z nimi rozmowę, podchodzili, prawda. I mu pokazywali im, jak się tam pisze, jakie słowo po hebrajsku, zaciekawiali. I potem mówili, a wiesz, znalazłem przypadkiem dane, że twoja babcia była Żydówką i tak dalej. No i w ten sposób odbywało się to, co jest zresztą gdzieś wspomniane w Ewangelii. Odszukiwanie tego, co zaginęło. I oni każdego takiego człowieka, który ma krew, geny żydowskie, odnajdowali i przywracali na łono swojej religii, kultury, cywilizacji. A to to tyle. No, nie ma czegoś takiego, żeby ktoś, wiesz, odszukał Polaka i go i mu przypomniał, nad nim, że jest tak, Polakiem. Tak. Ja spotkałem w Stanach Zjednoczonych, jak byłem, spotkałem takiego zielińskiego fotografa, który nie wiedział, że to jest polskie nazwisko. Mieszkał akurat w takim stanie, gdzie było mało Polaków. Nie wiedział. Zresztą dziwny facet. Mieszkał w takim wielkim namiocie, jakimś powojskowym chyba, gdzie połowa była taki wstęp, śluza, a mrozy tam dochodzą do 40 stopni. Bo Stany Zjednoczone są tak zbudowane, że góry wzdłuż wybrzeży, pasma gór przechodzą z północy na południe. Także od bieguna północnego jest przedmuch tego zimnego powietrza, dochodzi bardzo daleko w głąb Stanów. No i on jakoś tym wszystkim żył. Wydawał książki, albumy zdjęciowe. Czyli rodzice mu nie powiedzieli, jakie jest źródło tego nazwiska? Może oni już nie wiedzieli. No Zieliński to jest mało popularne wśród Anglosasów. Anglosasów i wśród Żydów, no. Zełenski to co innego. No. No właśnie. Także ten świat nasz staje się coraz dziwniejszy, coraz bardziej fantastyczny i to, co kiedyś było taką trzymającą w napięciu przepowiednią, nagle to się realizuje, staje się to rzeczywistością obok nas, a my nic. Żyjemy. Nie boli. Jak ci faceci, którzy stukali się w czoło, patrząc jak Noe buduje arkę swoją. A on dzięki tej arce wylądował na szczycie góry na Kaukazie. No tak, to jest Ararat słynny. Góra obecnie w Turcji, tak. Natomiast święta góra Ormian. Dla nich jest to też tragedia, że ich święta góra jest, nazwijmy to, pod okupacją państwa, które dokonało na Ormianach strasznego ludobójstwa ponad 100 lat temu. No opowiadali taki dowcip. Jak do wsi rodzinnej przyjeżdża gdzieś tam Ormianin, który studiował w Moskwie, zrobił jakąś karierę, ale przyjeżdża do rodziny, do dziadków i mówi, tam jest takie miejsce. Oni mają taką starą stodołę. Właściwie to ona się wali, takie już dziury w ścianach są i tak dalej. Ale jeżeli się przykucnie i zajrzy przez taką dziurę w belkach,
To otwiera się wspaniały widok na góry Ararat. No więc to jest o tym wspaniałości ormiańskiej. Takie pytanie od razu się nasuwa, bo pan na pewno się interesuje też tą współczesnością w tamtym rejonie. Jak by pan to tak skomentował, że część tych narodów, jak na przykład Ormianie, ciążą ku Rosji, ku Moskwie, Gruzini raczej nie ku Moskwie, ale ku Stanom Zjednoczonym, a z kolei na przykład Azerbejdżan, no wiadomo, wspólnota z Turcją i tak dalej. No można by jeszcze inne kraje tam wymienić, ale czy to tak musi być, na pewno pokazuje to jedną rzecz, że Związek Radziecki był czymś sztucznym, prawda, na tamtym terenie, że ci obywatele radzieccy z tych republik nie byli nigdy braćmi, byli tylko współobywatelami imperium. Zacznijmy właśnie od tego, czy to jest sztuczna formacja. Zwróćmy uwagę, co się stało. Na naszych oczach, no nie wiem, czy słuchają nas jacyś młodzi ludzie z przedszkola, którzy po tym wszystkim już zaczęli się interesować światem, rozpadł się Związek Radziecki. Tysiącletnia Rzesza wcześniej się rozpadła, niemiecka. Związek Radziecki, po 12 latach. Tak, Związek Radziecki potrzebował trochę więcej. Ale pamiętam już takie złośliwości z prasy sowieckiej, jeszcze mocno sowieckiej, kiedy pokazywali były takie, wiadomo, że komsomołki chodziły w czerwonych chusteczkach na głowie, po tym się je poznawało. I była taka komsomołka, ale stara, pomarszczona, taka jakaś, i mówi, rewolucji minęło 70 lat. No więc takie sobie robili też kawały, już sobie na to pozwalały, to wiadomo, że to trzeszczy. Przypominam, że niemiecki jakiś taki wariatuncio malutkim samolocikiem przeleciał granicę i wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie. To już był koniec. Jeżeli można wlecieć do Związku Sowieckiego samolotem niezauważony. I wylądować w zasadzie w sercu. Tak jest. Tuż pod siedzibą najwyższej władzy. No to była hańba oczywiście, choć z wojskowego punktu widzenia zrozumiała. Nie dokonuje się inwazji takimi samolocikami i obrona granic patrzy znacznie wyżej. Nikt nie patrzy na coś, co leci 15 metrów nad ziemią. Tak? No więc były takie historie. Była ta słynna historia, kiedy zderzyły się dwa statki na Morzu Czarnym. Mhm. No, historia z okrętem atomowym Kursk, gdzie nawet po jakimś czasie, nie od razu, ale zgodzili się Rosjanie, żeby ktoś z Zachodu im pomógł w docieraniu do tego. To było do niczego. To była atomowa łódź podwodna. Bardzo możliwe, że przyczyną było to, tam były jakieś elementy silników, napędzie tej łodzi bardzo drogiego metalu, nie wiem, czy to było złoto, czy coś innego. I jest podejrzenie, że ktoś to ukradł. I to była prawdziwa przyczyna katastrofy. Byłoby śmiesznie, ale w sposób charakterystyczny dla upadającego imperium. No i Rosja poszła, Jugosławia poszła. Nawet takie, prawda, zdawałoby się niewojownicze Czechosłowacja rozpadła się na dwie połowy. W sumie powstało kilkanaście nowych państw tutaj w Europie Wschodniej i Środkowej. Bez zmiany granic w zasadzie, tylko w granicach tych swoich etnicznych. No, zmiany dotyczyły na przykład Gruzji. I tu się mówi, że
Rosja coś zagrabiła, zabrała. No nieprawda, Rosja wykorzystała napięcia, jakie były. Bo Gruzińska Republika Ludowa była, granice zostały nakreślone w Moskwie, w centrum, prawda, sowieckim, i przydzielono im Abchazję i ten kraj taki, który jest przewieszony przez kaukaskie góry. Także tamci mieszkańcy tego państwa, mówiący innym językiem, muzułmanie, czterokrotnie zrywali się do powstania. I połączenie, ich ciekawe bardzo, bo połączenie z Rosją mieli tylko przez tunel prowadzący przez góry, długi bardzo tunel. Tego tunelu Gruzini nie wysadzili. W rezultacie tam Rosjanie przyjechali i pomogli. To Osetia, prawda? I tak samo Abchazowie to nie są Gruzini. To jest inny naród. To oni chyba mają ten dziwny język, gdzie wszystko się zaczyna na A. Więc oni rzeczywiście chcieli się oderwać i to większość ludności była za tym. Rosjanie, to bez pomocy rosyjskiej by im się to nie udało, no ale jak się ma takiego pomocnika, no to można. No, też rola tutaj prezydenta Gruzji, który wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych i który, można powiedzieć, był taką ekspozyturą chyba polityki amerykańskiej na Kaukazie. Edward Szewardnadze to był jego poprzednik, tak? Szewardnadze był ministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. I pierwszym prezydentem chyba Gruzji. Pierwszym prezydentem Gruzji. Ja byłem wtedy w Gruzji, rozmawiałem z politykami, jeszcze wtedy mało kto z zagranicy do nich przyjeżdżał. Przemawiałem na wiecu. W Tbilisi? Tak, w Tbilisi, na prospekcie ich największego poety. No ciekawe. Oni mi mówili, że oni właśnie by chcieli do NATO. Strasznie. Ja nic nie mówiłem, ja słuchałem tylko, prawda, mnie oczywiście na głowę spadli, gdzie NATO, a gdzie Gruzja, prawda, która leży tak na granicy między Azją i Europą, z tym, że tam na południu. Jest oczywiste, że NATO nie chce sobie brać tego kłopotu, choć niektórzy może by chcieli, myślę, ekspansja, prawda, coraz więcej. No. Otoczenie Rosji. No ale pojawił się w miejsce pana Edwarda Szewardnadze pan Saakaszwili. Saakaszwili, Gruzini rozpoznają to od razu jako nazwisko żydowskie, ponieważ Saaka to jest Izaak. Izaak. Tak. Więc Szwili, czyli syn. Tak. Syn Izaaka. Tak. I no bardzo dziwna postać. Nie wiem, co o nim sądzić. Przez jakiś czas tutaj w Polsce przecież urzędował. Krzywdy nie ma, gdzieś go tam przytulili, prawda, Amerykanie, ale to było jakieś takie wielkie nieporozumienie. Ja wtedy pytałem Gruzinów, no i co mówię, zrobicie prezydentem Szewardnadze? O, skąd? Moskiewski Gruzin, za nic, nigdy. No został Szewardnadze, został tym prezydentem. Mhm. Zresztą miał dobre pomysły tam. Oczywiście Gruzja cała stoi na łapówkach, to prawie jak Sycylia, nie? I on przyjmował łapówki. Przyjmował. I kiedyś na zjeździe partii ktoś tam jednak tak on ostro występował, krytykował tych przemysłowców i nieuczciwych biznesmenów. Temu ktoś powiedział,
towarzyszu, Szewardnadze, a wy czasem nie braliście jakiś pieniędzy? A on mówi, owszem, brałem, mam tutaj listę wszystkich... Ma porządek ma. Tak, wszystkich darów, które przyjąłem w interesie państwa, żebym wykorzystał według własnego uznania. I rzeczywiście zbierał to na książeczkę. W dniu, kiedy otrzymał łapówkę, wpisywał do książeczki oszczędnościowej na właśnie władzę. Więc to jedyny wypadek taki, o którym słyszałem na świecie, żeby... Ktoś prowadził taką ewidencję, tak, taką księgowość. Tak, bo szkoda, żeby się marnowały pieniądze, tak? Chcą dać, to chcą dać. Chcecie dać, towarzyszu? Może być, że na ubogą ludność, albo na zabytki, albo coś takiego. No i tak, tak, na zabytki. No to on zapisywał i przekazywał te pieniądze. Więc taki był towarzysz Szewardnadze. Ale i takich rzeczy jest, te państwa się rozpadają. I stąd po prostu ja nie mam nawet cienia wątpliwości, że Unia Europejska też się rozpadnie, bo takie składaki są, muszą być albo podbijane siłą wojskową i za mordyzm wprowadzany tak, jak był w Związku Sowieckim. Jak się odejmie za mordyzm, to natychmiast się rozładzi. No właśnie, czyli wiele z tych sytuacji takich życiowych, a także procesów politycznych zostało przewidziane przez literaturę, fantastykę naukową, science fiction i tak dalej. I pod tym względem jest to pewna wartość. Dopiero nieraz po latach zauważamy, że o, ktoś kilkadziesiąt lat temu już o tym pisał, a wtedy żeśmy nawet tego nie zauważyli, nie zwrócili na to uwagi. Też tak bywa. Natomiast z tego, co pan tu już mówił, no, jest w tej literaturze też dużo, nie wiem, podkradania pomysłów, plagiatów. No, różni autorzy z różnych krajów, także z Polski, pewne rzeczy. No właśnie, ten nasz film, słynny, fantastyczny, naukowy, jak zresztą się nazywał. Wspominał pan dzisiaj. Ja wspominałem? Tak. Seksmisja? Tak, Seksmisja. Seksmisja jest ściągnięta z książki amerykańskiej autorki. Ona się nazywa Tripchi. Była wysokim oficerem CIA. Pisałem do niej z prośbą o pozwolenie na druk tego opowiadania, przepraszając, że nie dużo mogę zapłacić w dolarach. I ona odpisała, że nie chce żadnych pieniędzy, że jest pewna, że w języku polskim to będzie jeszcze ładniejsze niż w jej wykonaniu. I pan tłumaczył tą książkę? Nie. To jest opowiadanie duże. I dowiedziałem się, dlaczego jej nie były potrzebne pieniądze. Wkrótce potem zastrzeliła swojego męża, który był chory na raka, cierpiał strasznie, skróciła mu męczarnię, a potem, żeby uprościć procedury sądowe, sobie strzeliła w łeb, bo jako właśnie oficer CIA miała jakiegoś wielkiego kolta. Ona, czyli film ściągnięty z James Tiptree, a James Tiptree ściągnęła to z takiej powieści z lat 20. fantastyczno-naukowej, z tym, że działo się nie w układzie międzyplanetarnym, czyli w Amazonii. I dokładnie tak, i tam była kraina, słusznie, samych kobiet, prawda? Kobiety rządziły. I tak przechodzą te motywy. No właśnie. Panie Lechu, to na dzisiaj może tyle. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.
Moim i Państwa gościem był Pan Lech Jęczmyk. Dziękuję bardzo, Panie Lechu. To ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że ktoś słuchał, jeżeli ktoś słuchał. A Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów. Dwa kanały na YouTubie mamy w tej chwili, bo nam przywrócili po miesiącu poprzedni kanał. Jest co prawda na nim jeszcze jakaś kara za jakieś nieprawomyślne historie, ale kanał jest widoczny. Również kanały na CDA, na Bitchu, na Rumble polecam, a także książki, które są w naszej księgarni cep-sklep.pl. Zachęcam do zainteresowania się książkami wydanymi przez nas, na przykład książka Sławomira Dawidowskiego, Francisco Franco, Pragmatyczny autorytaryzm, książki w dwóch seriach, Jedynie prawda jest ciekawa oraz Gorące tematy. Tu akurat trzymam książkę Pierre de Villemarie, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czyli W cieniu Wall Street, a także książki innych wydawców, na przykład książka Karola, czyli Charles Maurras, Przyszłość inteligencji i inne pisma. W tym grubym tomie zebrano bardzo wiele ciekawych tekstów założyciela Action Française, wybitnego francuskiego monarchisty, no i można powiedzieć nacjonalisty też. Zarówno jego pisma polityczne, publicystykę, a także nawet poezję, wiersze Karola Maurrasa są w tym tomie. Przyszłość inteligencji jest taka, że w świecie białego człowieka naginie. Cała inteligencja przechodzi do Azjatów właściwie. Mm-hmm. Również polecam książkę, jak zawsze, niezawodny profesor Felix Koneczny, Prawa dziejowe. Myślę, że warto znać jego dzieła. Także do nabycia w cep-sklep.pl. Książki pana Sławomira Kozaka. Jego pierwsza książka, Operacja Dwie Wieże, o wydarzeniach, których 20. rocznicę będziemy mieli 11 września tego roku, czyli ataki na World Trade Center i Pentagon, a także ostatnia książka pana Sławomira Kozaka, COVID-owe jeże. Myślę, że bardzo ciekawa pozycja. Kiedyś zbierałem ciekawostki na skutek tego zamachu. Dwa samoloty uderzyły w dwie wieże, a trzy się zapadły. No właśnie. To jedna taka ciekawostka, a druga to rozmawiałem z pilotem. Mówi, że jest prawie niemożliwe, żeby samolotem trafić w taki wieżowiec wąski. Dokładnie. A zwłaszcza w dwa. To już zupełnie niemożliwe. Mhm. Mnóstwo tam zakłamań. Sama postać Osamy Bin Ladena, wiele kontrowersji. Niektórzy mówią, że był przez wiele lat agentem CIA. Nie, on był brytyjskim. A, brytyjskim. W każdym bądź razie jest nawet taka relacja, że on zmarł miesiąc przed wrześniem. Dwa lata, a przed wrześniem, przed tym, ja mówię o tym napadzie na jego rzekome mieszkanie takie, mhm, otoczone murem w Pakistanie. Mhm. On już dawno nie żył. Tam mieszkała jego córka. I tam następna, prawda, sprawa dla reportera, że tak powiem. To znaczy, piloci dwóch helikopterów, którzy wykonali misję, zginęli przypadkiem w katastrofach następnie. Córka Bin Ladena, wieziona do sądu w Stanach Zjednoczonych, zginęła w katastrofie. No w ogóle pech. Pech za pechem. Polecam książkę. A jeszcze ciekawostka, tak? nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć. I wiecie, że są teraz, wysyła się drony, prawda? I te drony są kierowane z takich baraków na kółkach w jednym z południowych Stanów Zjednoczonych. I tam sobie siedzi facet przy stole i kieruje tym dronem, który lata po Afganistanie. No i między innymi kiedyś zastrzelił ten dron Bin Ladena.
chłopcy świętowali bardzo. Potem się okazało, że to był inny jakiś muła, który też dwumetrowy, który wysoki. Jechał na ośle, więc jakiegoś nieszczęsnego mułę zastrzelili. Takie pobyłki zdarzają się w czasie operacji wojskowych. Zwłaszcza przy takiej odległości operatora od ofiary. Tak. Polecam książkę profesora Adama Wielomskiego, Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski, dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. Pierwsze wydanie tej książki było finansowane przez europosła pana szefa z pana Marusika, no widzi pan. Obydwaj znaliśmy pana Marusika, mieliśmy okazję go spotkać, a ten. To nazwiska jest... pierwsze idą. No właśnie. Pierwsze dalekie echa sklerozy. Polecam książkę Nowa Normalność. Dwie części, pierwsza i druga. To jest wywiad Tomasza Zomera z Grzegorzem Braunem. Książkę pana Henryka Pająka, Degeneraci ludzkości. To jest jedna z sześciu książek Pająka, które mamy w naszej księgarni. Książkę, końcówka tego wydania, Evita Perón, pierwsza dama populizmu, autorstwa Sławomira Dawidowskiego. Mogę spojrzeć? Proszę bardzo. Polecam książki pana Sławomira Suchodolskiego. Akurat w ręku trzymam książkę W krainie sanacyjnych absurdów oraz książki pana Jerzego Ziemby, Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie, dla pacjentów, dla rodziców, dla lekarzy i dla dbających o zdrowie. Tak przynajmniej jest to napisane na okładce. Oraz książkę Fałszywa pandemia, to jest trzecia część na temat masek, zasłaniania twarzy, krytyka naukowców i lekarzy fałszywej pandemii. Oraz na zakończenie pewna nowość, która się pojawiła, niezbędna dla u każdego, kto jest miłośnikiem historii. Słownik biograficzny Polskiego Obozu Narodowego, tom pierwszy. Tych tomów będzie jeszcze co najmniej kilka. Ukazał się bardzo pięknie wydany, w twardych oprawach, zawierający wiele bardzo ciekawych haseł. Serdecznie polecam. Dziękuję Państwu za wsparcie naszej działalności przez wiele lat. Dzięki Państwu istniejemy i rozwijamy naszą działalność. Tych, którzy chcą wspomóc nasze działania statutowe, czyli edukacja, media, wydawnictwa, proszę o wpłaty na numer konta widoczny na dole naszego ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia Państwu.